Paszporty Polityki sponsorują Bank Pekao S.A. oraz Samsung, mecenasi polskiej kultury. Jak pokazuje historia paszportów, reguła jest następująca. Jaki sezon, jaki rok, takie nominacje. Tak się złożyło, że akurat ten rok, który się kończy, był w kinie polskim, no można powiedzieć, wręcz wyjątkowy. Co pokazała Gdynia, ale też o czym świadczy frekwencja w kinach, na filmach polskich i wreszcie reakcje krytyki, ale też widzów. Wreszcie film polski jest znowu lubiany. Zwłaszcza te filmy najlepsze. Tak się złożyło, że mamy je wśród nominowanych. Myślę o filmie Wojna polsko-ruska Ksawery Żuławskiego. Jest też film Rewers Borysa Lankosza. I trzecia nominacja to jest Martin Koszałka, autor zdjęć do Rewersu, ale też samodzielny twórca, dokumentalista. No taki bardzo osobny, odważny, wyjątkowy. Właściwie każda z tych postaci ma już swoje miejsce w kinie, mimo że Lankosz jest debiutantem. Moim zdaniem to są twórcy klasy najwyższej. Trudno będzie wybrać najlepszego. Cała ta trójka, powtórzę, Lankosz, Żuławski, Koszałka, to jest klasa światowa. Oni zasługują nie tylko na paszport. Ja wierzę, że oni kiedyś będą walczyć o Oscary, czego im serdecznie życzę. Paszporty Polityki sponsorują Bank Pekao S.A. oraz Samsung, mecenasi polskiej kultury.